na początku byłem pełen entuzjazmu, jeśli chodzi o panią Ogórek. Wyblakła. Zauważmy, że zrobiła się przezroczysta nasza kandydatka. Jak patrzymy na nią, to widzimy mocniej tło, które znajduje się za nią, niż ją samą. Stała się bez wyrazu. Ja nie wiem, czy jest aż tak źle. Nie wiem, dlaczego jest aż tak źle. Dlaczego nie potrafi udowodnić, że cokolwiek ma do powiedzenia w jakiejkolwiek kwestii. To jest trochę przykre, bo to są zawiedzione nadzieje. Myślałem, że pani Ogórek zaskoczy wszystkich samodzielnością myślenia, jakimiś innowacyjnymi poglądami. To wszystko jest takie mdłe, to wszystko jest takie wyblakłe. A poza tym, jakby Boguś Linda powiedział, to nie jest dobra kobieta. Za mało jest ciepła. Wizerunek, ja broń Boże się nie wypowiadam o pani Ogórek, ja mówię o wizerunku tylko. To nie jest wizerunek dobrej kobiety. To jest wizerunek, który ona tworzy, jest wizerunkiem wyrachowanej, zimnej fotomodelki.